Z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam Was dzisiaj na wspólne malowanie pastelami egzotycznych liści. Temat wspaniały. Bardzo lubię dzicz, lubię dżunglę, lubię te liście, które są same w sobie dziełami sztuki. Co tu dużo mówić? To jest po prostu czyste piękno. Zresztą to temat zamówiony przez Was, z czego bardzo się cieszę, że również takie tematy lubicie. I dzisiaj wspólnie z Wami będziemy rysować takie właśnie cuda w kolorach, w zieleniach, na granacie. Ja przygotowałem dzisiaj sobie granatowy papier Canson Mitant, mój ulubiony papier do pasteli. I na takim papierze właśnie z Wami wspólnie będę rysował egzotyczne liście. Tak więc już za chwileczkę zaczynamy. Zerkam na Wasze komentarze. Cieszę się, że dołączacie do transmisji. Zapraszam serdecznie wszystkich na wspólne rysowanie egzotycznych liści pastelami. Dzień dobry, dzień dobry. Miło mi Was widzieć. Dzień dobry Pani Kseniu, dzień dobry Pani Mario. Panie jak zawsze niezawodne, jak zawsze pierwsze. Miło mi wszystkich Państwa widzieć i witać na dzisiejszych bardzo ciekawych i nietypowych zajęciach. Właściwie to każde zajęcia są trochę nietypowe. Każde są wyjątkowe. Dzisiaj egzotyczne liście i chciałbym Wam pokazać, co z tych liści można zrobić. Tak naprawdę całą masę różnych rzeczy. Można zrobić takie niesamowite struktury, obrazy. Można skupić się na kształtach pojedynczych liści i właśnie te kształty wykorzystamy. Opowiem Wam też o miejscach, w których takie liście oglądałem na żywo, a nawet pokażę Wam takie miejsca. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do dżungli Wietnamu. Za chwileczkę już wybierzemy się na chwilę do dżungli. Poczekamy jeszcze, aż wszyscy dołączą. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry. Cieszę się, że Was widzę. Dzisiaj liście egzotyczne. I pastele suche oraz olejne. Olejne oraz suche. Zobaczymy, których będzie więcej. Jeszcze sam nie wiem. Na pewno będzie ciekawie. A ja tutaj. Odczepiam taśmy od akwareli, którą dzisiaj rano namalowałem tuż po mojej porannej wyprawie. Przed 5 rano wybrałem się na pola pokryte mgłą i tak to mniej więcej wyglądało. Nawet live był z tego mojego spaceru. Taki trochę zamyślony, ale chciałem Was zaprosić na spacer. A już teraz liście. Chyba każdy z nas te liście lubi. Myślę, że one mają w sobie coś magicznego, coś niezwykłego i są bardzo kuszące. Na szarościach pani Renata dzisiaj. Ja na granacie, może słabo widać, ale to jest ciemny granat. Świetny papier do pasteli Canson Mitant. On jest w dużych arkuszach. To jest akurat połowa takiego arkusza. One są 50 na 65 cm. W takim formacie wyjściowym. Można też kupić trochę mniejsze formaty w sklepie. Chciałbym Wam pokazać, jak dżungla wygląda. Gdzie takie liście możemy znaleźć? Już pokażę. Chciałbym Was zaprosić na krótko, tylko wyłączę światło, żeby się nie odbijało. Tak będzie lepiej widać. Do Wietnamu. 2 lata temu miałem okazję odbyć podróż do Wietnamu, a w Wietnamie udało mi się namówić po długich poszukiwaniach kierowcę, który odważył się zawieźć mnie w zupełnie dzikie partie Wietnamu.
On nawet nie chciał specjalnie, bo się bał tam jechać i się dziwił, po co ja tam się chcę wybierać. A ja chciałem zobaczyć dżunglę, tą właśnie dżunglę i chciałem posłuchać dżungli, a teraz chciałem wam pokazać, jak dżungla wygląda i brzmi. Dzika dżungla środkowego Wietnamu, górzystego. Brzmi dżungla i wygląda taka rzadsza trochę dżungla. Parno, tak parno, że woda skrapla się na człowieku. Wyobraź sobie, gdy zostałem złapany. I to nie jest takie łatwe, żeby to puściło. To w ogóle nie puszcza. To są małe harpuny w środku dżungli. Ten dźwięk jest niesamowity. Tak ciepło jest w dżungli. Parno. Ale cudownie. Najpiękniejsze miejsce na ziemi. I liście, najrozmaitsze liście, których człowiek nie jest sobie w stanie nawet wyobrazić. Cudowne kształty i kolory. Uczta. I wrażenie jak ze snu, kiedy tam byłem, to miałem wrażenie, że mi się to śni. Może to był sen. Takie liście zaraz będziemy rysować pastelami. Bananowce tutaj, bambusy, karlatki. I tak właśnie egzotyczne liście wyglądają w naturze, a tak ja wyglądam grający na flecie w dżungli. Polecam dżunglę. Moi drodzy, dziękuję wam za ten mały dodatek, za to, że wspólnie go oglądnęliśmy. Już was zapraszam serdecznie na dzień rysowanie dobry, dzień dobry. Witam was bardzo dzikich serdecznie na dzisiaj. Liści pastelami. Wracamy już do naszego głównego tematu. Może być na białej kartce, tak? Jeżeli ktoś z was ma ochotę na kartkę białą, może być jak najbardziej. Jak ktoś ma ochotę jeszcze raz zawitać w dżungli, to wrzuciłem link do tego mojego krótkiego filmu. Zapraszam. Dobrze, zaczynajmy zatem. Zaczynajmy zatem od liścia monstery dziurawej. To właśnie ten liść. Proponuję, żebyśmy zrobili sobie taką kompozycję z tych wszystkich liści dzisiaj na kartce. Taką trochę dżunglową kompozycję. Tak więc będziemy liście rozmieszczać w różnych miejscach. Już pokazuję, jak zacząć. Proponuję w ten sposób. Może pierwszy liść, no na przykład ja go obrócę troszeczkę w ten sposób. Niech będzie tak. Proponuję zacząć od tej strony i rozmieścimy sobie ten liść, a gdzieś tutaj na dole. Ja zaczynam od środka, po czym dodam sobie okrągły obrys tego liścia, właśnie w ten sposób.
Nawet troszeczkę go wydłużę, żeby proporcje były bardziej takie jak na ilustracji. Myślę, że drugi liść gdzieś tutaj może na przykład wchodzić. Ten sobie może w ten sposób wpadać do kadru. Ten sobie może wchodzić z boku. Zrobimy taką kompozycję otwartą, czyli nie do końca mieszczącą się w kadrze. Myślę, że gdzieś tutaj może sobie wpadać taka oto, wchodzić w naszą kompozycję, taka oto gałązka palmowata trochę. One nie tylko na palmach rosną, nie wiem akurat jak ta się nazywa konkretna, ale też ją sobie na początek może zaznaczymy w ten sposób tylko szerokością. A propos dżungli, to dźwięk właśnie, dźwięk jest tym, co pierwsze się rzuca w ucho, nawet nie w oczy. Dźwięk, który jest symfonią milionów, milionów insektów. Zupełnie hipnotyzujący. Tak, pani Kasiu, będziemy rysować maliny. Wyczytała to pani w moich myślach już. Lada dzień będzie oficjalna zapowiedź specjalnej akcji malinowej, więc maliny będą zdecydowanie, pojawią się. Zerknę tutaj jeszcze na różne inne liście. Proponuję, żebyśmy tu gdzieś z góry dodali sobie może jeszcze jedną mniejszą monsterę. Albo może bananowiec. Bananowiec ma dosyć charakterystyczne popękane krawędzie. W ten sposób to wygląda. Takie bananowce na przykład w Wietnamie, nie tylko w Wietnamie, rosną właściwie wszędzie koło domów równie dobrze. Ale też w dzikich partiach dżungli bananowce znajdziemy. To, co jest ciekawe, co jest zaskakujące, kiedy taki europejski człowiek jak ja znajdzie się w dżungli, to to, że włącza się jakiś taki inny tryb w głowie, taki lekki amok, ponieważ jest niesamowicie parno, jest niesamowicie gorąco, jest tak gorąco jak w prysznicu. I tak parno jak pod prysznicem, kiedy weźmiemy gorący prysznic na przykład w kabinie albo w saunie, i to jest taka wilgotność, do tego temperatura prawie 40 stopni, ta kakofonia dźwięków, jazgotów. Chico, no dziękuję bardzo, tak nazywają floryści ten liść. Właśnie ta kakofonia dźwięków, temperatura i masa zieleni, przez którą nie sposób się przebić. Ja tam wybierałem ścieżki wydrążone przez wodę, spływające po stoku, dlatego dało się przejść. Natomiast gąszcz jest taki, że rzeczywiście po prostu ściana, jak żywopłot, jak ściana. Nie da się przez to przebić w większości miejsc, ale człowiek zaczyna funkcjonować w takim dziwnym amoku. Myślę, że adrenalina dochodzi do głosu. Jest oczywiście masa owadów, które człowieka zaczynają atakować, i pijawki, które atakują zewsząd i zaczynają wspinać się na przykład po nogach, po spodniach, po butach.
spadają z drzew. Tak więc trzeba chodzić szybko, bo jak człowiek zatrzyma się na dłużej, to dżungla próbuje go szybko zjeść. Ale i tak jest pięknie i marzę o tym, żeby tam wrócić. Ja tutaj dodam jeszcze jeden liść bananowca. Celowo buduję takie rytmy nawzajem się dopełniające. Zaraz będziemy je wypełniać kolorem. Myślę, że tam w tle może jeszcze sobie z góry jakaś monstera wejść, czyli ten liść, przepraszam, właściwie ten. Na razie tylko rozrysowuję ich kształty. A niech ona tam się schowa troszeczkę za tym liściem, tak żeby powstała przestrzeń na naszej kartce. O, i żeby kompozycyjnie było troszkę równowagi, to jeszcze gdzieś tam wpuścimy liść, ale pod takim kątem z kolei. Tak więc budujemy kompozycję ze skosów i budujemy tymi liśćmi pewne rytmy w kompozycji, tak żeby one się nawzajem ładnie równoważyły. Na przykład w ten sposób. Jeszcze bardzo chciałbym tutaj w tle dodać liść, który tam widziałem na takim bardziej przejrzystym stoku w Wietnamie. To być może jest jakaś odmiana karlatki, nie jestem pewien, czy to jest karlatka, ale wygląda troszkę jak taka wielopalczasta, jak wielopalczasty liść palmy. Gdzieś go sobie tutaj możemy schować. Może częściowo wyjść, na przykład, o, może wyjść troszeczkę na ten liść. To jest taki wachlarz, dosłownie wachlarz. No i jeszcze oczywiście gdzieś przyda się bambus. Myślę, że bambus jest nieodzowny w takiej dżungli. Już szukam na niego miejsca dobrego. Myślę, że gdzieś tam możemy puścić bambus w tle. On może być pionowy, ale dodamy do niego zaraz liście w odpowiednim kształcie. I żeby było ciekawiej i bardziej przestrzennie, to wpuścimy sobie jeszcze jakąś łodygę bambusa, na przykład tutaj z przodu, a jedną gdzieś tam. I te łodygi bambusa zbudują nam tutaj, ta może być cieniutka na przykład, zbudują nam taki bardzo wdzięczny rytm, a przy okazji przestrzeń. Rytm w rysunku jest jak rytm w muzyce. Pełni taką samą funkcję. Kolejne elementy dzielą płaszczyznę i powodują, że budują pewną strukturę, po której nasze oko po prostu skacze dosłownie. Dzień dobry wszystkim. Ciekawy jestem, jaka pogoda u Was tutaj na Opolszczyźnie, gdzie teraz jestem. Cudowna pogoda. Dzień zaczął się pięknie, bardzo słonecznie. Ja zacząłem od spaceru przed wschodem słońca po polach tutejszych pięknych i możecie ten spacer zobaczyć w poście troszkę poniżej naszej transmisji. Dobrze, zacznijmy w takim razie wyrysowywać detale tych liści. Ja już pokażę jeszcze raz. O właśnie, to jest monstera dziurawa, którą sobie możemy z tej strony narysować i proponuję Wam najpierw nanieść kilka takich linii. To będą linie, po których będziemy sobie liść dziurawić. On rzeczywiście taki rośnie, to o tym nie to... Zresztą myślę, że wiecie,
Nic go nie zjadło, on po prostu ma taką naturę. Pani Bożena rysuje. Tak, możecie część liści zrobić. Oczywiście ja rysuję ich dużo, ponieważ mam spory papier dzisiaj. Tak więc dobierzcie rozmiar do swojego papieru. Rozmiar liści i ilość liści przede wszystkim. Pani Lidia pyta, czy będziemy rysować jaszczurki. Oczywiście, że będziemy rysować, tylko muszę je jakoś wpisać w temat. Pani Magdalena się cieszy, że przyszedł czarny papier. Bardzo dobrze. U Państwa też słonecznie. To dobrze. O, w Poznaniu szaro i buro. Dobrze, teraz powycinajmy sobie właśnie przy krawędziach takiej różnej długości otwory. Jak widzicie, robię raz szerszy, raz węższy, raz bardziej wcięty, raz troszkę mniej wcięty. W ten sposób. Widzicie, wykorzystuję szkic. O, i wcinam się teraz w liść bardziej lub mniej, ale właśnie zawsze dochodząc do linii, którą sobie przed chwileczką naszkicowałem. I tutaj tak, w taki zaokrąglony sposób zaczynam każde takie wcięcie. Tak więc pozornie skomplikowany kształt można sobie bardzo sprytnie uprościć i dojść do jego struktury, do jego konstrukcji. Tak więc tu możecie wyoblić te fragmenty. Pani Renata z roweru prosto na rysowanie. Pani Renato, to będzie cudowny dzień, jak pani takie dobre i przyjemne rzeczy robi, to dzień musi być doskonały. Tak, ja dzisiaj zacząłem dzień na polach o świcie i to jest zdecydowanie ten sposób, w jaki lubię dzień zaczynać najbardziej. Dodam jeszcze tutaj kilka otworów w liściu. I na końcu szpicek, taki wyraźniejszy tutaj. Teraz też podokańczam te fragmenty, dodając właśnie taki szpicek na każdym końcu liścia. Teraz będzie lepszy kontrast pod kamerą, więc zostawię tak, jak jest w tej chwili. Zajmiemy się teraz tym liściem takim nieco palmowym.
Odpowiadam na pytanie Leny. Pieski już rysowaliśmy. No oczywiście jeszcze będziemy, bo pieski i koty to temat, do którego zawsze warto wracać, ale jakiś czas temu były, więc jeszcze troszkę poczekamy, zanim do niego wrócimy. A, może żeby było znowuż troszkę bardziej intuicyjnie, to proponuję Wam najpierw narysować poszczególne pojedyncze linie, a zaraz będziemy je zamieniać w liście. Chodzi o to, żeby odległości były w miarę podobne. Ogólnie zawsze metoda od żyłki do krawędzi liścia jest lepsza i zwróćcie uwagę, one się tutaj naprzemiennie mijają, czyli te z drugiej strony wyrastają pomiędzy tamtymi dokładnie. Taka budowa liścia i większości liści tak naprawdę. No i teraz możemy śmiało z obu stron dodawać takie wrzecionowate, wdzięczne formy liści. One mogą się tak niektóre ostrzej kończyć, załamywać troszeczkę, wyginać nawet, o powiem w ten sposób, niektóre mogą być wygięte. Wszystkich filmów, słuchajcie, szukajcie wszystkich lekcji, które były do tej pory, a było ich już ponad 200. Szukajcie proszę w zakładce filmy w lewym górnym narożniku naszej strony. Tam jest naprawdę sporo filmów. Były koty, były psy, konie. Jeszcze będą na pewno, tylko na razie jest cała masa innych tematów, które czekają na swoją kolejkę. I w 90% są to tematy wybrane właśnie przez Was, tak więc czekam, ażeby je zrealizować. Tutaj taki liść bananowca miał być, tak? Więc właściwie zostawiałem mu krawędź, którą zaznaczyliśmy, tylko dodajemy całą masę takich spękań. Te liście są bardzo delikatne, to znaczy łatwo pękają w tym kierunku, bo w drugą stronę niekoniecznie. I taką właśnie mają strukturę. Tu możemy go przeciągnąć, żeby zasłonił kawałek tego liścia palmowego. Tak więc dżungla gości na naszych papierach. Dzisiaj zamyśliłem się o dżungli, rysując tą dżunglę. Dobrze, tutaj dodajmy sobie jeszcze liść filodendronu. On ma trochę mniej dziurek niż monstera, ale zasadę podobną przy nim użyjemy, czyli zaznaczymy sobie kilka żyłek i właśnie na nich wyrysujemy te charakterystyczne otwory, trochę bardziej regularne w ten sposób. I taki sercowaty koniec.
i wyraźnie widoczne żyłki pomiędzy, te takie właściwe w ten sposób. Tam jest bananowiec, tu jest bananowiec, tam jest bambus. Tak, już się zabieramy za kolor. Tak więc chwileczka cierpliwości i będziemy się kolorem już zajmować. Gdzieś tam mogą być liście bambusa, które się z reguły po 4-5 rozchodzą z jednej gałązki. Takie wrzecionowate liście, które tam tylko wyznaczą troszeczkę rytmów. Tutaj ta gałązka bambusu. Zastanowimy się, może za liściem sobie przejdzie, także tutaj ją zarysujemy, a tutaj będą sobie gdzieś odchodziły z niej łodyżki i cienkie, wrzecionowate liście. Myślę, że gdzieś tutaj mogą się te liście pojawić. Takie rysowanie dżungli, rysowanie egzotycznych liści to też przede wszystkim świetne ćwiczenie na kreskę, ćwiczenie na kompozycję, nawet tak jak dzisiaj tą kompozycję rysujemy. A cała sztuka polega na tym, żeby puste przestrzenie gospodarować w miarę podobnymi rytmami, podobnymi odległościami, żeby to, co puste, było w równowadze z tym, co jest pełne. Dobrze, myślę, że możemy całkiem śmiało zacząć już nakładać kolor. Ja tu jeszcze jakieś takie pojedyncze liście dodam, które rozdrobnią troszkę tamto miejsce. Tu może wydłużę trochę. Dobrze, zaczynajmy zatem kłaść kolor. Ja używam pasteli olejnych, ale równie dobrze możecie użyć pasteli suchych. Myślę, że częściowo użyję też pasteli suchych. Połączę jedne z drugimi. Tutaj mam moje pudło z pastelami. Niech sobie leży obok. Tak więc słuchajcie, teraz w dłoń różne odcienie zieleni oraz żółtego. Żółte się bardzo przydadzą. To, co macie, ja wyciągam i olejne, i suche. Żółte, zielone, żółto-zielone. Błękity to później możemy dodać, one się też przydadzą. Ogólnie jak zielenie, to zawsze też żółte i zawsze też błękity, bo zielenie bardzo lubią się z żółcieniami i z błękitami właśnie. Myślę, że na razie wystarczy. Tu mam jeszcze jakąś ciemną zieleń, suchą. Tu jest coś bardzo ciemnego, mokrego. Dobra, wystarczy tego na razie. Może zaczniemy sobie od tej monstery, czyli od tego liścia, od którego właściwie zaczynaliśmy też szkic. Ja zacznę pastelami olejnymi może. Patrzę, jakie tu mam odcienie w olejnych. Już sprawdzę. Zacznę jednak suchymi. Olejne będą się lepiej trzymać suchych, te akurat, które tutaj wypróbowuję. Tak więc zacznę od pasteli suchych, a później będę ewentualnie na wierzch dodawał olejne. Zrobimy sobie taką bazę koloru na początek. Przyda się też dzisiaj gumka, ponieważ wszystkie krawędzie będziemy mogli wyostrzać gumką. Będziemy też rozcierać nasze liście.
miłego galopowania na koniu. Życzę Lenie, która jedzie do stajni. Piękny dzień na przejażdżki. Na razie to będzie taka baza zielona. Później będziemy do tej zieleni dodawać jeszcze jakieś połyski, jakieś inne odcienie, troszeczkę ją ocieplać albo ochładzać. Na początek baza. Tylko otwory zostawiam niezarysowane. I zaraz będę rozcierał kredkę. Widzicie, ona wtedy się zrobi znacznie dokładniejsza. Liść nabierze takiej swojej przestrzeni jeszcze dodatkowej. Proponuję zaczynać od góry, bo wtedy nie będziecie sobie rozcierać kredki ręką, jeżeli również zaczynacie suchymi pastelami. Niewykluczone, że przyda się jeszcze wiszer dzisiaj, albo kawałek chusteczki lub innego papierka do roztarć. Żółcie? Tak, żółcie się też przydadzą, tylko żółcie zaraz będziemy dodawać. Za chwileczkę będą żółcie do tego. Nie wiem, czy do tego liścia, bo te liście z natury są dosyć ciemne. Tak więc myślę, że żółcieni użyjemy pewnie do tego liścia, do bambusów. Także nie wszędzie te żółcienie będą, ale jak najbardziej się przydadzą dzisiaj. Jeżeli chodzi o krawędzie, to możecie nawet przejechać najpierw takim konturem i później wypełniać. Wtedy jest dokładniejsza krawędź. Poza tym na dole może być więcej konturu. Dostaniemy wtedy efekt świecących krawędzi, grubości liścia, która będzie nam tutaj odbijać światło. Tak więc ja nawet nałożę zieleń, tylko kontur zielony w niektórych miejscach, po czym wypełnię listek w środku. Ciekawy jestem waszych podróży, czy macie doświadczenia z takimi właśnie stronami egzotycznymi świata. Czy ktoś z was chce się podzielić swoimi podróżami lub na przykład zdjęciami z waszych podróży? Bardzo chętnie, jeżeli się zgodzicie, zrobię zajęcia, na których możemy rysować miejsca, które odwiedziliście, jakieś niezwykłe pejzaże, które udało wam się sfotografować. Jeżeli macie takie zdjęcia i chcielibyście, żeby powstały zajęcia, to dajcie znać, napiszcie do mnie, przyślijcie zdjęcie i zrobimy takie zajęcia, takie wyprawy rysunkowe w różne miejsca świata, które widzieliście. To nie muszą być odległe miejsca, to mogą być na przykład ciekawe zakątki Polski lub waszych okolic, bo niekoniecznie w Polsce tylko nasze zajęcia oglądacie. Wiem, że poza Polską również. Ja teraz rozetrę środek liścia, głównie palcem. Jeszcze podłożę sobie tutaj od razu gumeczki, żeby mi papier nie latał pod kamerą.
Kiedy rozcieracie, pamiętajcie, krawędź palca od strony paznokcia zawsze jest do precyzyjnych roztarć. Jeżeli chcecie uzyskać krawędź, to zawsze tą częścią obok paznokcia. Nieważne, który palec, ale natomiast poduszeczka palca zawsze będzie dawała bardziej miękkie roztarcie, więc zawsze kierujcie stroną przy paznokciu do krawędzi linii. Czyli jak tą linię chcę rozcierać, to używam tej krawędzi i tego palca, a jak tą linię chcę rozcierać, to używam tej krawędzi innego palca. I to jest zawsze bardzo dokładne narzędzie do rozcierania. A czasami jeszcze przyciskam jednym palcem drugi palec w ten sposób i wtedy dostaję bardzo mocny docisk. Tak więc taką kanapkę z palców możecie zrobić, tych albo tych, ale polecam, naprawdę to działa. To jest bardzo skuteczna metoda rozcierania, takie coś. Lasy deszczowe w Australii. Oczywiście, pani Ewo, zgadzam się. Nie byłem jeszcze w Australii. Mam nadzieję, że kiedyś będę. Ale lasy deszczowe Australii zdecydowanie to jest fantastyczny temat. W ogóle lasy deszczowe i lasy to jest moje naturalne środowisko życia. Wychowałem się w lesie i bez lasu żyć nie mogę. A dżungla to jest las absolutny, to jest matka wszystkich lasów. W Wietnamie na przykład jest taki lekki strach przed dżunglą, zwłaszcza przed tą dziką dżunglą. I to taki strach dosyć mistyczny. Kierowca, z którym jechałem do dżungli, był dosyć przerażony, kiedy ja tam zniknąłem w gąszczu i kiedy wróciłem, okazało się, że on postawił przy drzwiach samochodu czosnek i ten czosnek, jak się okazało, to jest według wierzeń sposób na powstrzymanie duchów dżungli, które no, nie zawsze są przychylne i bezpieczne. Tak więc takie emocje wywołuje dżungla. Ja muszę powiedzieć, że ja się z lasem w jakiś sposób dogaduję i oczywiście miałem świadomość tego, że dżungla nie jest bynajmniej bezpiecznym miejscem, ale jednak zdecydowałem się w nią wpaść, wejść i zostałem dobrze potraktowany przez dżunglę, ale traktowałem ją też z szacunkiem. Dobrze, ja myślę, że ten liść jest prawie gotowy. To, co możemy teraz zrobić, to dodać na przykład, dodać albo wymazać, zaraz zobaczymy. Ja użyję wiszera, tak, myślę, że użyję wiszera. I teraz jedną stronę tego liścia troszeczkę przyciemnię, bardzo delikatnie, żeby tylko pokazać, że jest jakaś różnica w oświetleniu jednej i drugiej strony. To jest kredka sucha, dobrze. Ale na przykład rozjaśnię górę, żeby wprowadzić delikatne różnice w oświetleniu tego liścia. To też doda mu przestrzeni, zdecydowanie doda mu przestrzeni i spowoduje, że zacznie na nim migotać światło przeświecające przez te inne liście naszej dżungli.
Czy narysujemy ptaka kiwi? Bardzo dobry temat. Oczywiście narysujemy ptaka kiwi bardzo chętnie. Myślę, że dodam jeszcze jakieś światełko tutaj, tak żeby pokryć ten liść rzeczywiście plamkami światła, które po nim migoczą. Góry już rysowaliśmy. Można znaleźć tą lekcję również w zakładce filmy, ale oczywiście będziemy jeszcze góry rysować. Dobrze, zostawmy na razie ten liść, bo mamy jeszcze sporo liści przed sobą. Proponuję bananowiec. Słuchajcie, bananowiec jest jaskrawo zielony, więc zróbmy sobie go właśnie w takim kolorze. Może dla odmiany bananowca zrobię pastelą olejną. Będę jeszcze zaraz mieszał kilka innych kolorów, innych odcieni zieleni. Na razie ta pierwsza warstwa. Marzy mi się wyprawa do lasów Borneo. To najstarsza dżungla na Ziemi. Od 30 milionów lat istnieje na Borneo. Tam może być słabo z zasięgiem, więc nie wiem, czy uda się zrobić live stamtąd, ale jeżeli tylko będzie zasięg, to obiecuję, że porysujemy Borneo. Tutaj przez te szczeliny w liściach będzie prześwitywał jeszcze bananowiec. On tam sobie wchodzi. Taki efekt ażurowy właśnie powstaje. Co teraz? Dodam inny odcień zieleni do tego bananowca. I wszystkie ślady układam właśnie w ten sposób, bo bananowce mają bardzo wyraźną strukturę właśnie takich linii biegnących do rdzenia liścia. A ten rdzeń spróbuję nawet jeszcze troszkę tutaj przetrzeć. Zobaczę. Najlepiej byłoby rozcierać też ku zewnętrznej krawędzi. Najlepiej nałożyć kilka warstw zieleni przy pastelach olejnych, tam zwłaszcza, gdzie chcemy mieć jaśniejszy liść. Wszystkich zapraszam serdecznie do dołączenia do grupy Oko. To jest grupa płatna, już od 100 zł miesięcznie, czyli za złoty 50 za godzinę naszych zajęć na żywo możecie w tej grupie uczestniczyć i dostawać dokładne komentarze do prac, które wykonamy, oraz nawet wiele dodatkowych materiałów i możliwość indywidualnych korekt telefonicznych lub wideo ze mną w przypadku trochę wyższych abonamentów na tą grupę. Jeżeli macie możliwość i ochotę, zapraszam serdecznie. Link znajdziecie na naszej stronie. Link do grupy. Trzeba w niego kliknąć i wtedy ja dołączam Was do grupy. Dobrze, myślę, że liść bananowca na razie zostawię taki, jaki jest.
zajmę się kolejnym liściem. Myślę, że tym właśnie liściem lepiej byłoby znaleźć jakąś inną zieleń do niego. Już zobaczę, co mam w asortymencie. Spróbujmy pomieszać. Może jednak. Zrobię eksperyment. Zmieszam żółty z niebieskim. A tak, będzie ciekawie, jak tutaj pokażę Wam, jak można pomieszać kolory. Nawet myślę, że użyję częściowo kredki ołówkowej. Mieszam żółty, chcę zmieszać żółty z niebieskim. Zaraz zobaczycie, jaki to efekt da. I tutaj nic się nie przejmujemy, jeżeli troszkę wyjdziemy poza krawędzie liści, ponieważ i tak ciemnym tłem będziemy później jeszcze wyczyszczać, będziemy przycinać. To jest normalna strategia, zwłaszcza kiedy rysujemy takie dokładne i cienkie elementy, to zawsze tło, które możemy sobie zostawić na koniec, służy nam do przycięcia. Hello, Rahira, nice to see you. Hello to you. Jaka jest różnica między pastelami olejnymi a suchymi? Pastele suche są zupełnie sypkie i rozcierają się jak puder, jak kreda do tablicy, a pastele olejne są lepkie, są woskowe. Tak więc rozcierają się również, ale nie aż tak łatwo. Możecie też wykorzystywać nacisk, czyli delikatniej naciskać tam, gdzie chcecie mieć cieńszą krawędź liścia, a mocniej tam, gdzie grubszą. Pastele bardzo ładnie się z reguły poddają temu naciskowi i dają grubsze i cieńsze linie. Teraz dodam jasny błękit. Jeszcze zobaczę, jakimi tutaj dysponuję innymi błękitami. Mam ciemny. Zobaczymy, czy nie będzie za ciemny. Trochę za ciemny chyba, ale zaraz zobaczymy. Tak, troszkę za ciemny. Użyję tego jasnego błękitu i będę go mieszał z żółtym, który nałożyłem w pierwszej warstwie. A po środku każdego liścia dodam jeszcze troszeczkę bieli. To jest bardzo, myślę, dobry pomysł, bo wtedy dostanę efekt połysku liści. Już Wam pokażę, jak to działa. Dodaję trochę bieli i każdy z tych listków będzie w tym miejscu błyszczał. Tak mniej więcej w połowie. Pamiętajcie, że połysk to jest nieodłączna część większości liści, a zwłaszcza tych egzotycznych, które mają zawsze taką woskową strukturę, właśnie jak pastel olejna, dlatego pastele olejne mogą się tutaj dobrze sprawdzić. Mają taką woskową strukturę, żeby nie oddawały wody zbyt łatwo, no bo w większości miejsc, gdzie te rośliny rosną, jest po prostu bardzo gorąco. Bardzo przyjemne zajęcia dzisiejsze, takie odstresowujące. Natomiast wieczorem będziemy kończyć portret chłopca pastelami suchymi. Zapraszam serdecznie. Jeżeli ktoś z Was nie był na poprzedniej lekcji, nie widział jej po prostu, to można ją jeszcze nadrobić przed wieczornymi zajęciami i wspólnie już na żywo wieczorem skończyć z nami ten portret. Lekcje, gdzie zaczynamy rysunek portretu chłopca suchymi pastelami, znajdziecie w zakładce filmy w lewej części naszej strony u góry. Tam są wszystkie dotychczasowe transmisje zapisane i czekają na Was do oglądania zupełnie bezpłatnego i to się nie zmieni, tak więc można śmiało oglądać i nic to nie kosztuje.
Myślę, że dobrze to wygląda. Nałożę jeszcze błękit tutaj i przejadę po nim żółtą kredką, czyli w drugą stronę tym razem. Zobaczymy, jaki to da efekt i czy coś się zrobi innego. No tak, powiedziałbym, że jest bardziej jaskrawa ta zieleń, bardziej seledynowa, kiedy żółta kredka leży na wierzchu, a niebieska pod spodem. Tutaj przy tym liściu bananowca, który za chwileczkę już narysuję, dodaję trochę zieleni ciemnej, żeby narysować efekt cienia, który jeden liść rzuca na drugi. Tutaj tak samo zrobię z tej strony. W ogóle efekt cienia jest bardzo dobry i wskazany. Zawsze daje przestrzeń w rysunku, tak więc rysujcie cienie, nie bójcie się cieni. Zawsze, jeżeli jest okazja na pokazanie, że coś rzuca cień na coś innego, to tak. Tak, pani Ewo, kredka ołówkowa to polichromos. Polichromos, Faber-Castell. Polecam, aczkolwiek dobrze też rysuje mi się kredkami akwarelowymi, ołówkowymi. Bambusy, liście bambusa też będą raczej jasne. Natomiast ja zrobię je trochę chłodniejsze, tak żeby one się gdzieś tam bardziej do tła cofnęły. Być może tło zrobimy jasne, być może ciemne, być może trochę takie, zaraz się wszystko okaże. Jeżeli chodzi o ten liść bananowca na pierwszym planie, ja specjalnie zrobię go ciepłym żółtym, żółtym chromowym. On będzie dzięki temu cieplejszy i powinien wyjść bardziej niż ten do przodu. Jeszcze zaraz go oczywiście wzbogacę innym odcieniem zieleni albo niebieskiego. Tutaj już granatowy papier prześwituje przez kredkę i daje specyficzny efekt zieleni lekkiej. Tak się zastanawiam, drugą stronę zrobię jeszcze ciepłym, jeszcze cieplejszym żółtym. To już jest prawie że pomarańcz. Zobaczymy, co się ciekawego wydarzy z takiego połączenia, z takiej mieszanki, którą zaraz jeszcze wzbogacę zielenią. Bardzo wdzięczne są te prześwity błękitu. Ja z wielką przyjemnością je zostawię, gdzieniegdzie widoczne na tym liściu, bo błękit jest barwą dopełniającą do żółtego i one zawsze świetnie ze sobą się łączą, dopełniają i wręcz grają. Trochę gasną pastele olejne na granatowym papierze. To nie jest absolutnie ich pełna jasność.
teraz używam kredki do przedrapywania takich linii na liściu. Podobnie zrobię na tym. To jest dobry efekt. Tak więc jak widzicie, przedrapania również są częścią rysunku. Można przedrapać większe partie. Tu kredka delikatnie też zostawia swój kolor, więc to jest co innego niż takie przedrapanie po prostu nożykiem albo wiszerem. Myślę, że przyciemnię liść ogólnie u góry, czyli przedrapię go trochę bardziej. To da efekt przestrzeni. Zawsze, zawsze różnica w jasności daje efekt przestrzeni i to jest niezmienna zasada. Tutaj przerzucam się znowu na suchą kredkę, o może taką, tym razem zdecydowanie jaśniejszą, suchą kredkę pastelową do liścia filodendronu. Tak, zaraz pokażę Wam jeszcze bardzo wdzięczny efekt. Dodamy sobie światła na grubości liścia, na krawędzi liścia. Ja zawsze podkreślam konturem, który tutaj wychodzi bardzo jasno, ponieważ papier jest ciemny. Podkreślam konturem górne krawędzie liścia, wtedy dostaję efekt połysku. I efekt grubości tego liścia po prostu. Cieszę się Pani Renato, że Pani się ten temat dzisiejszy podoba, jest bardzo relaksujący. Zawsze krawędź przy paznokciu jest najlepsza do tych dokładnych roztarć przy konturze, czyli paznokciem do konturu zawsze, w ten sposób, a poduszeczką do środka. Paznokieć od strony konturu, poduszeczka od środka. Ja również gumką dodam tutaj jeszcze jedno wcięcie, które mi się w czasie rysowania zatarło. W ten sposób jest bardzo dobrze.
tu poprawię. No właśnie, gumka i wypełnianie tła to będą te momenty, w których jeszcze dużo dobrego i dużo precyzji tutaj dodamy do naszej pracy. Dodam jeszcze taki jasny, chłodny połysk do liścia. To będzie efekt nieba, które się w nim odbija. Tak jak Wam wspominałem, liście są zawsze lekko woskowane, na lekko woskowej powierzchni i właśnie te bliki się na nich pojawiają bardzo chętnie. Witam serdecznie również widzów YouTube'owych. Równolegle ta transmisja jest zawsze na YouTubie. Dodaję taką ciemną zieleń teraz, żeby zobaczyć, co się wydarzy dobrego. Połysk powinien jeszcze się zwiększyć w momencie, kiedy szczególnie na styku właśnie z tymi jasnymi fragmentami dodacie ciemny kolor, ciemną zieleń. To sąsiedztwo bardzo jasnego z ciemnym zawsze daje efekt mocniejszego połysku. Czy tak będzie tym razem? Zaraz się przekonamy, ale powinno być. Tak, nawet ten połysk działa, na szczęście. Zostawiam jedną stronę ciemniejszą, ponieważ te strony są lekko załamane do środka, więc ta będzie bardziej w cieniu, a ta będzie odbijać trochę więcej światła. Dlatego ją jeszcze rozjaśnię tą jasną, turkusową zielenią.
i efekt tego połysku powinien być jeszcze trochę lepszy w ten sposób. Dobrze, połysk gotowy. Zajmiemy się w takim razie ostatnimi listkami. Zajmę się tym liściem palczastym, takim wachlarzowatym tutaj. Jego zrobię dla odmiany pastelą olejną, jaskrawo-zieloną. Od razu nie będę tu mieszał kolorów. Przy takim rysunku tak samo ważne są przestrzenie puste pomiędzy, jak i przestrzenie pełne. Witaj Janusz, miło Cię widzieć. Dzisiaj jesteśmy w dżungli. Wiem, że las to również Twoje naturalne środowisko występowania. Naturalny biotop. Las w ogóle sprzyja przemyśleniom i przede wszystkim odpoczynkowi. Może niekoniecznie dżungla, gdzie człowieka próbuje wszystko zjeść. Czasami, nie zawsze, ale czasami. Ale taki polski las jest trochę bardziej relaksujący. Gdzieś te palce mogą przejść tutaj na drugą stronę. Te palczaste liście, o gdzieś tam mogą sobie jeszcze migotać. W ten sposób zbudujemy przestrzeń w rysunku, taką przestrzeń wieloplanową. Tu. I przechodzicie dalej. Taka przeplatanka. Tu i gdzieś tam dalej może wyjść. No, wymaga to troszkę dokładności. Ale da bardzo wdzięczne efekty rysunkowe. Zawsze jak coś się przecina z czymś innym, gdzieś wychodzi z drugiej strony, to jest to z pożytkiem dla rysunku. Czy można gdzieś nabyć pojedyncze pastele? Oczywiście, że można. W każdym sklepie plastycznym kupicie pastele na sztuki. I to zarówno suche, jak i olejne. Ostatni liść tutaj u góry jeszcze sobie czeka. Tak jest, pani Renato. W lesie jest swoista równowaga i za to las kocham. W ogóle tam, gdzie jest nie za wiele człowieka, tam panuje z reguły równowaga. Chlubnym wyjątkiem są nasze zajęcia, gdzie ludzi jest dużo, a równowaga wybitna. Tak więc
rysując z wami, czuję się tak dobrze jak w lesie, na przechadzce, które uwielbiam. No właśnie, w takich miejscach, gdzie krawędzie się pokrywają, proponuję wam coś przedłużyć, coś przesunąć, żeby było widać, że coś jest z przodu, a coś innego z tyłu. To zawsze lepsze dla rysunku niż jakieś takie dziwne spotkanie, pokrycie dwóch krawędzi. Dziękuję, cieszę się, że liść po lewej się podoba pani Iwonie. Ja dodam teraz te bambusy, które gdzieś tam jeszcze z tyłu sobie miały rosnąć. I zaraz będziemy dodawać cienie i połyski. I zobaczycie, ile przestrzeni wtedy się jeszcze pojawi w naszym rysunku. Świetnie się rysuje liście bambusa, kiedy się troszkę przekręca tylko kredkę. Ona wtedy zostawia cieńsze i grubsze linie. Ja przekręcam ją z wierzchołka do środka i znowu do wierzchołka. I wtedy takie właśnie bardzo wdzięczne, ostre kreski powstają. No, tu można nawet wyjść, zobaczcie, liściem bambusa nad ten bananowiec. Na przykład tutaj też. To jest to, o czym wam wspominałem, czyli pokazywanie przestrzeni. Pokazywanie, że coś jest z przodu, coś jest z tyłu, jedno zasłania drugie. Bardzo są wskazane takie wszystkie miejsca. Ja na przykład tutaj ten efekt jeszcze troszkę wzmocnię, czyli wyjdę wyraźniej tymi listkami nad tamten liść, troszkę je przedłużę nawet w stosunku do pierwotnego zamiaru. Niech sobie błysną na końcu. Słuchajcie, im więcej przecięć, tym lepiej. Tym więcej przestrzeni będzie. Na przykład tu, o, i to jest doskonałe miejsce, uwaga, na wprowadzenie cienia. I cień można zrobić na różne sposoby. Ja sobie tylko oprę rękę na czymś, żeby sobie nie rozcierać rysunku, na przykład na pudełeczku po akwarelach. Bardzo dobra metoda. O, pudełeczko kładziecie i możecie na nim położyć rękę. I teraz dodaję cienie, ale dodam je jednak może nawet kredką ołówkową. Tak, kredka ołówkowa będzie dobra, bo ona doda precyzji. I teraz słuchajcie, tam gdzie coś wchodzi nad coś, jeden liść wchodzi nad drugi liść, śmiało dodajcie cienie od jednych na drugich. Możecie wejść cieniem pod jakiś liść i go wypuścić na powierzchnię innego. Tutaj ten efekt się doskonale sprawdzi. Doskonale rysuje się kredkami ołówkowymi po pastelach olejnych. Bardzo polecam wam tą kombinację. To jest takie moje ulubione połączenie. Ono daje niesamowitą precyzję też przy okazji. Ja na przykład kredką ołówkową podkreślę teraz krawędzie tego listka i dzięki temu wyostrzę je. Nawet wypełnię trochę przestrzenie pomiędzy.
te kredki polichromos, one nie błyszczą prawie, minimalnie najwyżej, tak więc bardzo ładnie zgrywają się z pastelami. I teraz, jak widzicie, można wyostrzać bardzo ładnie, to jest to, o czym Wam mówiłem, wyostrzać tłem krawędzie liści. Dajcie mi sekundkę, pobiegnę tylko po zasilacz do laptopa. Już jestem, jestem. Jeszcze kilka połysków na tych liściach w oddali. I myślę, że błyśniemy jeszcze krawędziami tego liścia, tylko szukam sobie, o właśnie, jasnej zieleni. Nie, ta za ciepła. Jednak chłodniejsza zieleń będzie tutaj lepsza. No właśnie w ten sposób. Wszystkie górne krawędzie rozjaśniacie i to da efekt światła na grubości liścia. Dodam też teraz połyski na tym bambusie, czyli rozjaśniam jedną jego krawędź oraz niektóre liście wybłyszczam właśnie w ten sposób, ale tylko w połowie, na przykład, żeby one sobie błysnęły, od razu dodam roztarcie palcem. Dodaję teraz ciemne tło, ciemną granatową. To jest błękit pruski, piękny kolor
Wyczyszczam i wypełniam przestrzenie pomiędzy liśćmi, tymi palmowatymi, nazwijmy to, po to, żeby stało się dokładniej, ostrzej przy krawędziach i żeby wyczyścić jakieś takie roztarcia nieco przypadkowe i zabrudzenia. Zaraz tu zresztą poeksperymentuję troszeczkę, dodam teraz ciepłą zieleń miejscami, niech ta ciepła zieleń łączy się z błękitem, niech sobie jedno przechodzi w drugie i na pewno powstanie z tego wdzięczna przestrzeń. Pan Michał pisze, że się wyłączył w pewnej chwili i zaczął zupełnie samodzielnie. Bardzo dobrze, panie Michale. Takie jest właśnie założenie, żeby się trochę oderwać od pełnej kontroli i poszybować za tym, co podpowiada oko. Dodaję teraz ciepłą zieleń dla różnicy. Nawet dodaję ją tu, gdzie przed chwileczką kredką ołówkową rysowałem. Dzięki temu ten chłodny liść jakoś bardziej przestrzennie się zachowa. W ogóle ta ciepła zieleń w tle zaczyna robić bardzo ładne efekty przestrzeni jeszcze za liśćmi. Bardzo ładne rzeczy się dzieją w momencie, kiedy wchodzimy ciemną zielenią na ten jasny liść. Kredki się nawzajem wygładzają, zaczyna świecić ten jaśniejszy liść, robi się taka poświata fantastyczna. O to właśnie chodzi. Polecam Wam pastele Van Gogh, Talensa, pastele olejne. Takimi właśnie dzisiaj rysuję. Pokażę Wam, co się dzieje w momencie, kiedy zacznę robić jaśniejsze tło, ale z efektem cienia od tych listków palmowych. Taka bardzo ładna, subtelna przestrzeń zaczyna się pojawiać wtedy w rysunku. Tak więc eksperymentujcie w tle, łączcie zielenie chłodne, zielenie ciepłe. Patrzcie, co się wtedy wydarzy ciekawego. Nawet, żeby troszeczkę zaszaleć, myślę, że gdzieś tutaj użyję czerwieni. Tak, niech się pojawi na tym liściu też jakaś egzotyczna czerwień.
Taka plamiasto tygryskowa. A może szarość? Co powiecie na szarość? Ciepłą szarość. Gdzie by ją tutaj użyć? A może na bananowcu? Szarość jest trochę niedoceniana, ponieważ ona bardzo często występuje w naturze. Właściwie w każdym prawie że kolorze jest jakaś minimalna domieszka szarości, a często o niej zapominamy. Dodam jeszcze połysk na tym liściu palczastym. Jak zabezpieczyć rysunek z pasteli olejnych? No w zasadzie tylko papierem można go przykryć albo oprawić za szkło. Nie ma, w każdym razie nie znam utrwalaczy do pasteli olejnych skutecznych. Na koniec dodam jeszcze troszkę światła do tego liścia, po tym jak się tutaj zrobiło trochę jaśniej, to on też się prosi o nieco połysku takiego słonecznego na nim. Trochę plam światła. Jeżeli dodacie je w taki sposób zdecydowanie i z dużą mocą, to będzie wiadomo, że chodzi tutaj o światło prześwitujące przez liście i padające na ten właśnie liść. Tym bardziej, jeśli jeszcze lekko rozetrzemy krawędzie. Gumka jest w ogóle dobra do rozcierania pasteli w tle. Ona je też częściowo zmazuje, ale również intensywnie rozciera. Lakier przeźroczysty w puszkach.
Nie wiem, nie próbowałem nigdy, czy się sprawdzi tak jak do graffiti. Można próbować, oczywiście. Warto w każdym razie. I jak ktoś sprawdzi i dojdzie do jakichś ciekawych odkryć, to piszcie. Jeśli nie macie wielu odcieni zieleni, to możecie je śmiało mieszać. Dodawajcie sobie do jednej zieleni żółtego, pomarańczowego, niebieskiego. Ja tak właśnie robię teraz głównie. I zobaczycie, że całą masę bardzo dobrych odcieni wymieszacie w ten sposób. Myślę, że w prawym górnym narożniku pokażę kawałeczek, skraweczek nieba. To będzie taka miła niespodzianka. Taka trochę zaskakująca. Ale to niebo będzie podświetlało jeszcze ciemniejsze liście, które gdzieś tam się znajdują. Tak więc potnę krawędź powierzchnią na takie mniejsze fragmenty ciemniejszymi liniami. O, w ten sposób. To jest o tyle dobre, że dodajemy do naszej kompozycji mimo wszystko dosyć ciepłej, mamy tutaj sporo ciepłych zieleni. Dodajemy w końcu jakiś chłodny element. Ewidentnie chłodny, więc to wszystko się zacznie ładniej teraz dopełniać. Tak więc żółte i żółte zielenie bardzo lubią błękity i to co chłodne. Lubią się nawzajem. Może tu jednak nie. Tu się wycofam z tego błękitu. Myślę, że skończę go wcześniej. Jakoś zrobiło się go za dużo.
Tak więc pokrywam go teraz ciemną zielenią znowu. No jak widzicie, sporo przestrzeni się pojawiło dzięki temu błękitowi. Ciekawy jestem, czy podoba Wam się ten efekt. Na sam koniec rozjaśnię jeszcze błękity na samym dole, bo niebo ma taką strukturę, że na dole jest zawsze trochę jaśniejsze i to da nam efekt bardzo ładnego, takiego tropikalnego nieba, nasyconego, ale jednak lekko jaśniejszego u dołu. Rzeczywiście tak wygląda to niebo. Pamiętam, widziałem, robiłem zdjęcia i jest mocno niebieskie do samego horyzontu, ale jednak troszkę jaśniejsze u dołu. A ciemniejsze u góry. Cieszę się, pani Sylwio. Ostatnie rozjaśnienie u góry. No i będę kończył. Myślę, że moja dżungla jest gotowa. Jestem ciekawy waszych dżungli.
Przysyłajcie. Na pewno zobaczę. Nie obiecuję, że na wszystkie dam radę odpisać. Natomiast w grupie oczywiście zapraszam, komentarze będą. Bardzo Wam dziękuję za wspólną wyprawę do dżungli i zapraszam Was serdecznie wieczorem o 19 na wspólne rysowanie portretu. Będziemy kończyć portret dziecka, który zaczęliśmy tydzień temu. Miło mi Was było zabrać w dżunglę. Do zobaczenia. Miłego, pięknego i słonecznego dnia. Hej, hej!